Stajemy dzisiaj przy ołtarzu Chrystusa, przed obliczem tej, którą szczególnie dzisiaj w Międzynarodowym Dniu Kobiet nazywamy na Jasnej Górze najpiękniejszą z niewiast. Na wspólnej modlitwie spotykają się razem Polki i Ukrainki. Kobiety pełniące różne role społeczne i zawodowe. Są żony, matki, babcie, siostry zakonne. Myślimy najpierw o wszystkich kobietach w Ukrainie, które od roku przeżywają dramat wojny, pozostając z dala od swoich mężów, dzieci, najbliższej rodziny. Modlimy się za wszystkie Polki, aby pozostały wierne ślubom, jakie na Jasnej Górze składały ich matki i babki, obierając Maryję za życiową przewodniczkę. Maryjo, o poranionym obliczu, Królowo Polski, błagamy o pokój, o opamiętanie, o pojednanie, o wyzwolenie naszych serc od nienawiści. Prosimy też o nadzieję, by jak Ty, o Matko, nigdy nie zwątpić w miłość, która wszystko i zawsze zwycięża. Modlę się za każdą z Was, które tu fizycznie jesteście przed obliczem Matki Bożej Jasnogórskiej, ale razem z Wami modlę się za te wszystkie środowiska, wszystkie kobiety, które tworzą współczesną rzeczywistość świata, Kościoła, Ojczyzny. Módlmy się wzajemnie, szczególnie za te kobiety, które szczególnie potrzebują Bożego dotknięcia, Bożej łaski i umocnienia. Błagodat swoją darujesz, щоб від зла нас охронила. Módlmy się za wszystkie niewiasty świata, aby na wzór Maryi pilnie strzegły w swych rodzinach niepodważalnych, najważniejszych i najwyższych wartości, jakimi są życie, miłość, piękno i prawda. Modlimy się za rosyjskich żonek, особливо za матерів, загиблих на війні, за силу і рішучість, аби вони зробили все, щоб зупинити кровопролиття. Ми просимо вас. Але на то все дорожче, ти мій Бог, моя любов. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na 16. już Święcie Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast. Witam w tym wyjątkowym miejscu, w zabytkowym bastionie Świętej Barbary. W miejscu wyjątkowym także dlatego, że upamiętnia Golgotę Wschodu. A oczywiście chciałyśmy przypomnieć o tej Najpiękniejszej z Niewiast i o pięknie naszego kobiecego powołania. Jasna Góra od początku trwania wojny przyjęła z otwartymi drzwiami wszystkie kobiety wraz z dziećmi, które uciekały z Ukrainy. Szukały nie tylko dachu i schronienia, ale także miejsca modlitwy i zawierzenia tej niełatwej i trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły. Cieszymy się, że Jasna Góra, duchowa stolica Polski, stała się także miejscem modlitwy narodu ukraińskiego. Więc niech Matka Boża nas wszystkich jednoczy i wyprosi nam wszystkim upragniony pokój. My Wam dziękujemy, wielkie dziękujemy za всю Waszą turbutę i pieklowanie pro nasz naród. My nie znamy, co by my robili bez Was, bez Waszej підтримки, Waszej допомоги. Wy najkraści. Przed wszystkimi Wami, my jako kobiety i też uchodźcy, schylamy głęboko czoło, bo dziękując Wam, my mamy wszystko i też naprawdę nam to ułatwia życie.
Państwo, drogie Panie, ta wystawa, jak powiedziała Pani Iza, jest w miejscu szczególnym i ona zaczyna się od wejścia do sali rycerskiej, a kończy się, tak pomyślałem, nie na tym ostatnim billboardzie, który ukazuje piękną, młodą, ukraińską dziewczynę, ale przy obrazie Matki Bożej, która przybyła do nas w cudownym obrazie z Bełza, który leży nieopodal Lwowa. Bóg dał kobietę po to, żeby w ten sposób wyrazić także siebie, swoją miłość, swoją wielkość. Podzielił się swoim duchem z każdą kobietą, żeby cały świat, także mężczyźni, mogli przez oblicze kobiety zobaczyć miłującego Boga. Za to Wam dziękujemy. W miejscu, gdzie każda kobieta, czy to jest Polka, czy w szczególnych okolicznościach Ukrainka, czerpiemy siłę, czerpiemy wrażliwość, czerpiemy moc, czerpiemy tę siłę, która pozwala kroczyć nam w życiu codziennym, zarówno z bliskimi, ale również być wrażliwym na drugiego człowieka. Bo tylko wtedy my kobiety, jako istoty wielozadaniowe, my kobiety, które dostrzegamy, widzimy sercem, umysłem i oczyma, będziemy spełnione. A wtedy najpiękniejsza z niewiast będzie dumna z nas. W godzinie apelu przychodzimy do Ciebie, niewiasto, uosabiająca wszystkie matki i wszystkie dziewczęta. Błogosławiona jesteś między niewiastami, skupiająca w sobie wszystkie powody, dla których błogosławimy niewiasty, nasze matki, siostry, towarzyszki trudu, wszystkie samarytanki, świadczące nam miłosierdzie i nauczycielki, niosące nam wiedzę. Błogosławimy Cię, Boga Rodzico, w tym dniu, które ludzie postanowili poświęcić pamięci tego dobra, które płynie poprzez niewiastę. Nasza Matko i Królowo, Matier Boża Jasnogórska. Nasza Matko i Królowo, Matko Boża Jasnogórska. My dowierzamy Tobie wszystkich żonek, особливо naszych sester z Ukrainy, які сьогодні борються з жорстокістю війни, ворожістю і страхом за життя своїх близьких, за життя дітей. Будь для них провідницею та захистом. Завіжемо тобі всі кобіти, а зважча наші сестри з України, які дziś doświadczають okrucieństwa війни, trwogi і lęku о життя найближчих, о життя дітей. Bądź їм pomocą і obroną. Prosimо Cię, Матко, aby kobietom w Polsce nigdy nie zabrakło otwartości serca na potrzeby bliźnich i byśmy zawsze potrafiły stać na straży każdego życia, także tego najmniejszego, najbardziej bezbronnego, poczętego pod sercem.